Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Już jutro w Kielcach Radomiak zagra z miejscową Koroną. Z nami tradycyjnie szkoleniowiec Zielonych Mariusz Lewandowski. Dzień dobry, panie trenerze. I tradycyjnie już poproszę o przedmeczowy komentarz, jak sytuacja kadrowa, jak nastroje w drużynie. Dzień dobry, sytuacja kadrowa jest bardzo dobra. Chico Ramos też wrócił do treningów, przedstawił mikrocykl przed meczem z Koroną. Także wszyscy do dyspozycji, poza tymi urazami, które mieliśmy wcześniej. To zostaje Leo, wiadomo. A tak wszyscy gotowi i zwarci do meczu. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, Szymon Janczyk, Weszło Kom. Panie trenerze, może na wstępie zapytam o Filipe Nascimento, bo troszkę o nim zapomnieliśmy, jak tam wygląda jego sytuacja. Czy jesteście w kontakcie, czy on jakoś też wspiera zespół, kontaktuje się z drużyną? Kontaktuje się z drużyną, przeżywa mecze. Zobaczymy, jaka będzie decyzja, jak wyleczy uraz. Tutaj jesteśmy w kontakcie. Nie powiedzieliśmy nie, jeżeli chodzi odnośnie jego nowego kontraktu. Rozmowy są prowadzone, a czy się zdecyduje po prostu też podpisać z nami, to już zobaczymy. W sprawie meczu z Koroną Kielce, ile różnych wariantów dotyczących szczególnie drugiej linii ma pan w głowie? To jest największy ból głowy, bo nie da się ukryć, że w tym meczu z Zagłębiem tutaj to był nasz główny problem, gdzie w poprzednich meczach to stanowiło o sile zespołu, tej takiej dyscyplinie i wypełnianiu obowiązków. To tu Zagłębie przede wszystkim w pierwszej połowie było zdecydowanie bardziej ruchliwe, lepsze i tutaj dużo czasu żeśmy poświęcili w analizach na popełnienie błędu przez zawodników. Ale no mówię, no jest tych wariantów troszkę, jest Kuba Nowakowski, jest Chico, który wraca, jest Donis, jest Roberto, także mamy tutaj, jest Tabu, który wyszedł też dobrze, także jest sześciu zawodników, którzy może zapełnić pewne luki. Jak wyjdziemy, no to już zobaczymy przed samym meczu, żeby tutaj wiadomo kart nie otwierać. Odnośnie tych błędów był też temat bramki, która padła dla Zagłębia i zachowania bramkarza, czy tam wszystko zostało zrobione jak należy, bo tak niektórzy sugerowali, że może ten mur był troszkę źle ustawiony, że może sam Gabriel źle się ustawił. Nie tylko sam mur był źle ustawiony i też Gabriel był źle ustawiony, ale ludzie, którzy stali w murze, nie wypełnili wszystkich obowiązków, bo brakowało pewnych osób, którzy powinno stać w murze, tak samo Kajarda leżał pod murem, też nie powinien tam stać, także to są obowiązki, które zawodnik ma nakreślone przed meczem i są pokazane stałe fragmenty gry, gdzie kto powinien stać. Tam tego nie było, tam dwóch zawodników było innych, także tutaj od tego się zaczęło, od organizacji właśnie samego postawieniu muru. I to też miało duży wpływ na to, że ta bramka była stracona, bo ten mur już nie funkcjonował, bo brakowało człowieka, który tym murem zarządza. To może pan zdradzi, jak to powinno wyglądać, żeby było perfekcyjnie. No to chyba nie jest jakaś taka rzecz, która ułatwi coś rywalom. Nie, to są ważne elementy, bo to są wypełnienie obowiązków i założeń taktycznych na boisku i one nie zostały wypełnione przez dwóch zawodników, a dwóch nowych przyszło, bo zostało po prostu to zmienione. Ale żeśmy to już sobie wyjaśnili, żeby takiej sytuacji nie miało miejsca, bo my po to sztabem tutaj jesteśmy w tygodniu i planujemy pewne rzeczy, kto gdzie powinien za co odpowiadać na boisku, a jeżeli później tego nie ma, no to wiadomo, że jest bałagan. Dlatego żeśmy to sobie wyjaśnili na odprawie dosyć mocno i wiemy, że tych błędów zawodnicy już nie będą właśnie takich prostych popełniać. Odnośnie meczu z Koroną Kielce, no raczej nie będziemy widzieć takiego spotkania jak w pierwszej rundzie, czyli to nie będzie raczej Korona, która kradnie czas, która tylko się broni, bo ten zespół troszkę zmienił swoje oblicze. Jak wy patrzycie na tę Koronę, z którą zmierzycie się teraz? Dokładnie, dwa inne style, dwie inne, można powiedzieć, zarządzanie na boisku, jeżeli chodzi o budowanie gry. Tutaj Korona naprawdę stara się bardzo dobrze budować i w tym elemencie jest groźna, pokazała to z Lechią Gdańsk i nie tylko, z Wisłą Płock też zespół, który dobrze funkcjonował i zdecydowanie zmienił grę, także na pewno to będzie inne spotkanie, ale w jednym na pewno się zgadzamy, że to jest pojedynek derbowy. I tutaj wiadomo, że talent i wszystkie taktyczne, techniczne umiejętności są po jednej i drugiej stronie wysokie, ale bardzo ważny będzie przede wszystkim element przygotowania się do meczu,
tak zwanej koncentracji i chęcia zwyciężenia w tym meczu poprzez wszystkich zawodników, jak również sztabu. Także tutaj element przygotowania i takiej emocji związane z tym meczem musi być na wysokim poziomie. Czy kibice w jakiś sposób motywowali Was w trakcie tego tygodnia przed tym spotkaniem? No, zdecydowanie. My czujemy tą motywację z ich strony i wiemy, co do nas należy, co musimy zrobić, żeby ich uszczęśliwić. To jeszcze zapytam w kontekście poprzedniego spotkania, bo też mówiliśmy trochę o braku tempa, braku takich sił na boisku, wybiegania może trochę. Czy ta dłuższa przerwa, to dłuższe wolne, to była dobra decyzja, czy pan trochę żałuje teraz po czasie, że pozwolił piłkarzom się rozluźnić? Nie pozwoliłem się wcale rozluźnić. Ten plan jest przygotowany z czterotygodniowym wyprzedzeniem i tego się trzymamy, niezależnie od wyników, czy my wygramy, czy coś się nam nie uda. Ten plan jest. To jest dużo wcześniej planowane i ja nie zamierzam być i działać na emocjach i być, nie wiem, nagle zmieniamy koncepcję, bo coś się nam nie udało. Nie, ten plan jest, był i będzie i tego się trzymamy. A w ilu meczach oglądał pan Koronę Kielce też i zapytam, czy wybieracie się do Kielc już dzisiaj, czy jednak z racji tej odległości to spokojnie na jutro można odłożyć podróż? Byliśmy na dużo meczach tutaj przede wszystkim, mamy niedaleko, to mogliśmy 3 ostatnie mecze u siebie, które grali, obserwować na żywo, to jest bardzo ważna też podpowiedź. Przede wszystkim przekonanie też zawodników do tego, co muszą robić, bo te elementy się zdecydowanie zmieniły, ale też same ich podejście do meczu jest bardzo, bardzo ważne. Tak, przygotowujemy się już nie tylko od dzisiaj, ale już od pierwszego dnia, który po meczu z Zagłębiem nastąpił, do tego meczu i jesteśmy 100% gotowi na spotkanie derbowe. A co z tym wyjazdem? Dzisiaj czy jutro? No już od dzisiaj jesteśmy jakby skoszarowani do tego, żeby przygotować się jak najlepiej do spotkania. Dobrze, dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję.